Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki. Zapraszam was na kolejny odcinek z gry Ark Survival Evolved. I to, czym zajmiemy się w tym odcinku, jest czymś lekko odmiennym. Nie będzie tu żadnych wybuchów, akcji, nie wiadomo czego, karabinów, działek, nic w tym stylu. Będą to proste po prostu farby, czyli bawienie się kolorami. To, co tutaj zasugerowaliście sami od siebie, że chcielibyście zobaczyć w końcu, jak się coś koloruje, bo jak to mieliśmy w odcinku z kolorami, ja zapomniałem kompletnie o tym, że jest coś takiego jak pędzel i że pędzlem można to w ogóle malować, więc robiłem to po prostu tak, jak mi się wydawało, tak jakby tego pędzla nie było. Ale ktoś z was wpadł, myślę, na dosyć fajny pomysł, żeby całą moją zbroję, która w tej chwili tutaj posiadam, przemalować nie na czarno, nie na czerwono, tak jak to ja planowałem, a na żółto. Ktoś mówił z was, że kolor ten jest bardzo podobny nie do żółtego, a wręcz do koloru złotego. Ja mogę w tej chwili wam to przeciągnąć chociażby, o tutaj. Tutaj jest podgląd, nie wiem co prawda po co jest ta mała maska, czy to... Aha, bo to tak jak będzie wyglądało na obrazku, dobra, rozumiem. Żeby zafarbować po prostu wszystko, aha, czyli nie wychodzi mi i mogę przemalować po prostu wszystkie elementy. Więc przemaluję sobie wszystko w ten sposób i zobaczymy, jak będzie moja postać wyglądała. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie wyglądała na taką bardziej postać w złotej zbroi, czy bardziej na postać w takiej żółtej zbroi, bo jednak chciałbym utrzymać kolor złoty, jeśli chodzi o to, ale już w tej chwili widzę, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Sam raczej nie wpadłbym na to, żeby zrobić to na kolor żółty, bo bym się obawiał, że to rzeczywiście będzie taki jaskrawy, żółty, wiecie, taki walący po oczach, taki naprawdę jasny. A widzę w tej chwili, że nie jest to aż tak zrobione, żeby to było jakoś strasznie jasne. Widzę też, że w niektórych miejscach, powiedzmy, w niektórych rzeczach można byłoby jeszcze dodać do niektórych rzeczy barwienie w innych miejscach, ale tak to jest zrobione, jak jest zrobione i muszę przyznać, że moja postać wygląda, no, fajnie. Mi się podoba, jestem jak ze szczerego złota, co prawda myślę, że taka zbroja naprawdę byłaby ciężka, gdyby była ze szczerego złota, ale myślę, że nie wygląda najgorzej, myślę, że prezentuje się bardzo ładnie. Jeśli chodzi o to, o. Jakbym spotkał taką postać, to nie powiedziałbym na pierwszy rzut oka, że jest typowo że to jest żółty kolor, tylko bym powiedział bardziej, że to jest złoty kolor. Potem mógłbym się zastanawiać, czy to nie jest żółty, ale myślę, że całkiem niezły pomysł. Nie wiem jak reszta osób, które tutaj są i które to oglądają, ale myślę, że całkiem niezły pomysł z tym złotym kolorem. Dodatkowo mam jeszcze pędzel, które wydropił mi się z zielonego zrzutu, jeśli by kogoś to interesowało. No i oczywiście zobaczymy, jak się tym maluje. Zakładam, że jak w ogóle działasz pędzlu. Aha, czyli mam tylko atak, aha, rozumiem, czyli muszę najpierw narzucić na ciebie jakiś kolor. Tak. Dobra, jesteś teraz czarnym pędzelkiem. Jak będziesz działać? O, tylko że ja nie chciałem na bramę, ja chciałem tutaj, o, na to dać czarny. No dobra, mamy to, nawet nie wiem co to są. To są te boki, okej. To są kropki, to jest wnętrze i to jest też nie wiem co. Tylko czemu? Aha, dobra, czy ja dobrze kminię? Otwieramy bramę. Bo z tej strony, jak widzicie, jest srebrne, ale zastanawia mnie jedno, czy z tej strony jest też srebrne? Nie, z tej strony jest czarne. Czyli to znaczy, że tak naprawdę powinienem tu obrócić. O, rzeczywiście jest srebrne, tylko który to będzie region? Czwarty, trzeci, drugi region, okej. To sobie przemalowałem to. Zostały nam jeszcze te kropki całe, które można byłoby zrobić na kolor czerwony. Widzę też, że mogę bezpośrednio stąd to zrobić. Tu są... A, to będą jeszcze kropki tutaj zapewne, po drugiej stronie. Nie, to zrobiły się kropki po jednej i po drugiej, okej. Niech będzie. Myślę, że wygląda to całkiem zacnie, jeśli chodzi o to. Co prawda nie będzie to wyglądało idealnie, bo to nie jest takie, wiecie, idealnie pomalowane, bo niestety gra zostawia nam właśnie jakieś takie brzydkie rdzawe ślady, srebrne ślady, no nic z tym na chwilę obecną nie poradzę. Być może wprowadzą kiedyś, nie wiem, możliwość polerowania tych drzwi, czy cokolwiek. Widzicie zresztą, że nawet w tej chwili nie są idealnie srebrne, tylko są takie właśnie też po części brązowe. No i czerwonym chciałem zrobić tutaj to. Co to jest w ogóle za pasek? Nie wiem. Jakiś pasek czerwony i tyle. No okej, teraz się tak zastanawiam, czy to. Dobra, spróbujmy zrobić to w ten sposób. Zróbmy to na czerwono. To co to w ogóle jest za region trzeci? Nie wiem, co to jest region trzeci. Dobra, zrobimy sobie to. Region szósty, a to zakładam, że będzie druga strona, tak? A, coś tu pofarbowałem, nawet nie wiem co. To nie wiem, co to jest. To są te pasy, okej.
I region drugi to są te pasy, okej. Teraz tak, czarny bym chciał. Chciałbym to zrobić na czarno. I te pasy z drugiej strony zrobić na czarno. Kropki zrobiłbym chętnie na czerwono. Czyli to będzie region czwarty, okej? No i jest wszystko. Jest finito. No muszę przyznać, że podoba mi się taka brama. Całkiem ładnie wygląda. Nie wiem tylko, czy gdzieś mi nie dodał białego koloru, żeby tak troszkę odbijał, powiedzmy. Zresztą widzicie, że tutaj jest nawet taki poździeralny czerwony. To nie jest już taki mocny czerwony, jak na samym środku. Ale wygląda naprawdę nieźle. Wygląda naprawdę nieźle. Prezentuje się zacnie. Zakładam, że to też jestem w stanie pomalować. Aha, czyli mogę osobno tył malować, zarówno jak i przód, tak jest. I to jest co? Aha, i to są belki, czyli belki też mogą być na inny kolor. Pytanie, czemu mi się zużyło tak mało tego? Czemu tylko po dwa? Aha, bo cały ten zużywa tutaj ten pasek pędzla. Aha, czyli tych farb tak naprawdę nie potrzeba aż tak dużo. To jest zastanawiające. Nie wiem, czy będę chciał coś więcej malować. Jeśli macie pomysły na to, co mógłbym właściwie pomalować, to piszcie. Na pewno nie mogę pomalować, no, nie mogę dinozaura pomalować. Bym sobie takiego pomalował na bank. Ale wygląda to naprawdę zacnie. Teraz tak. Region pierwszy, czerwony. Region drugi zostaje. Trzeci zostaje. Czwarty region. Kropki, piąty region pomalowany i szósty region, to jest właśnie nawet, nie wiem co to jest, szósty region, co to jest, a szósty region to jest to, dobra. I teraz zmieniam, no i tylko jedna farba mi się zużyła. I to jest właśnie najlepsze w tym. Dobra, drugi region, trzeci region, właściwie powinna być już dokładnie, cała pomalowana brama. No prezentuje się bardzo ładnie. Nie wiem co wy o tym myślicie naprawdę, ale mi widzi się i to bardzo. Pierwszy region. Co to jest drugi region? Drugi region to był po drugiej stronie. Trzeci region to są brzegi. Czwarty to jest... Nie, czwarty to jest ten, którego nie chcę malować. I szósty region... nie wiem, co to jest szósty region. Co to jest szósty region? Nie wiem. Nie widzę kompletnie różnicy. Nie rozumiem. Nie wiem, co to jest szósty region. Może to jest jakiś inny region, nie rozumiem. Ale to chciałem zrobić w ten sposób, no jest. No i wygląda to naprawdę ładnie. Będę robił tak wszystkie bramy i nie wiem, czy coś jeszcze będę chciał malować. Nie wiem, czy chcielibyście, żebym pomalował sobie tu, gdzie pędzlem wskazuje te części, też na przykład na czerwony czy na czarny. Jeszcze zrobię na pewno ostatnią bramę, ale no muszę przyznać, że w żadnej, chyba naprawdę, w żadnej grze, w którą grałem, nie używałem kolorów do czegoś takiego, w sensie, żeby się bawić typowo w malowanie czegoś. O, same czerwone chociażby też wyglądają ładnie. To jest niewiele, bo to są same te, powiedzmy, spoiwa łączące te śruby. O, widzę też, że moja postać się odbija w tej bramie tutaj akurat. Ale to jest i tak całkiem ładnie zrobione. Die item, potem drugi, trzeci zostaje dla nas. Czwarty pomalowany, to szósty pomalowany i zmieniamy sobie na czwartą, gdzie robimy to, robimy to. Całkiem szybko to idzie, jak już się zapamięta schemat mniej więcej. Tu. Drugi, trzeci, czwarty to były kropki, piąty i szósty. Proszę bardzo. Tak się prezentują nasze wszystkie bramy, bardzo ładnie. Kolorystyka mi się bardzo podoba. No, i takie bramy sobie mogą być. To jest godne zaprezentowania. Naprawdę, nigdy się nie bawiłem kolorami. Zawsze jakoś mi obojętne było to, czy coś jest czerwone, czy jest białe, czy niebieskie, czy jakie. Ale, no, tutaj te kolory tak wyglądają całkiem ładnie. Co prawda mogły być bardziej dopracowane. Ja sobie zdaję z tego sprawę. No, ale nie są. Właściwie tak jeszcze... Czy mogę w ogóle te słupki pomalować? Mogę. Czyli mogę zrobić chociażby czarne. Ha, albo czarno-czerwone. Czarno-czerwona baza. Wszystkie takie domki czarno-czerwone. Myślę, że domków raczej już nie będę malował, bo to byłoby za dużo, ale bramy jak najbardziej. Siebie pomalować przede wszystkim. Moja postać ze złotym tym, ze złotym pędzlem. O, czy żółtym raczej.
jakby to określić. Zejdę sobie na dół. Zakładam, że drabinę też mogę pomalować. Myślę, że drabina też może zostać pomalowana. Jak najbardziej może zostać pomalowana. Czyli większość rzeczy jest tu po prostu edytowalnych, że tak to nazwę. No. Moja postać z pędzelkiem w dłoni jest gotowa podbić świat, żeby zdobyć troszkę, powiedzmy, fanów dzięki temu, że pomalował swoją bramę i pomalował siebie. Myślę, że naprawdę ten kolor ładnie się prezentuje. Myślę, że jeszcze jakby dodać kilka takich srebrnych dodatków, to też byłoby bardzo ładnie. Czarno-czerwony, bardzo fajny pomysł. W tej chwili chociażby na bramie widzimy, że bardzo ładnie to wygląda. Złoty, no też widzimy, że złoty, żółty, to jest żółty określany, ale bardziej mi pasuje na złoty. Też bardzo ładnie wygląda. No i to tyle też. Pisaliście też z pytaniem, dlaczego krótsze odcinki. Odcinki są też krótsze dlatego, że no po prostu, tak jak widzicie, co ja mam jeszcze teraz na przykład robić? No chodzić, coś robić, nie mam już co malować, bo na przykład drutu sobie nie pomaluję, tak? Myślę, że już nie ma. Nie, drutu sobie nie pomaluję, więc widzicie, no. To jest to, co chcę wam zaprezentować i po prostu lecimy do kolejnego odcinka, więc mam nadzieję, że ten również wam się podobał. Piszcie, co myślicie o kolorystyce, czy coś zmienić, coś poprawić, może macie pomysły na jakieś malowanie innych rzeczy, żeby coś innego sprawdzić. Czekam na wasze opinie, czekam na to, co myślicie. No i tyle, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, no i cześć!